Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj przychodzę do Was z informacją, ponieważ jak wiemy, bardzo długo nie były dostępne te mierniki, które też ostatnio pokazywałem Wam na drugim kanale, gdzie można sobie sprawdzić również promieniowanie, czy czasem coś nie leci z powietrza niebezpiecznego itd., itd. One nie były długo dostępne. Teraz chwilowo, powtarzam, tylko i wyłącznie chwilowo one znów są dostępne. Od stycznia nie będzie już wcale można ich sprowadzić i ewentualnie będą ostatnie zapasy, które jeszcze będą dostępne. Po prostu no, sytuacja jest jaka jest, ale nie będą one już dostępne. Także jeżeli ktoś się wahał z zakupem jeszcze takiego miernika, to jest ostatnia szansa, żeby go po prostu kupić, ponieważ za chwilę już ich po prostu nie będzie. Ponieważ nie można z nich już będzie ściągać, źródło, z których to było pozyskiwane, po prostu jest całkowicie wykończone. Czyli zostały po prostu ostatnie sztuki, które jeszcze teraz są. Udało się jeszcze ściągnąć tutaj do nas, do kraju i na tym będzie koniec. Więcej już po prostu tego nie będzie. Ale w dzisiejszym filmie chciałem jeszcze się skupić na czymś innym, ponieważ zewsząd straszy się nas, że może coś tam gdzieś się stać i po prostu będziemy mieli jakieś tam promieniowanie. Dużo ludzi się tam już jodem interesuje i tak dalej, i tak dalej. Jednak my w naszych domach bardzo często mamy po prostu też i inne niebezpieczne rzeczy, które po prostu można sobie właśnie takim miernikiem sprawdzić w domu. Nie chodzi mi teraz o jedzenie, ale są przedmioty, które cały czas promieniują nam w domu. Wstawię Wam tutaj zdjęcia pewnych rzeczy. Są to różnego rodzaju naczynia, talerze i tak dalej, które po prostu mają kolor, który się nazywa zieleń uranowa. Jeżeli macie teraz taki miernik, przyłóżcie go sobie tutaj tyłem do tego i zobaczcie, ile promieniowania Wam tutaj to będzie dawać. To jest po prostu cały czas radioaktywne i tutaj będzie Wam to non-stop promieniować. Ja takich naczyń w domu nie mam, nie posiadam, ale posiadam coś innego. Wziąłem od znajomego, ponieważ kiedyś były takie wisiorki, były dwie partie tego, jedna była taka no, oryginalna, później pojawiły się jakieś takie nieoryginalne, które już tam gdzieś też nie wiadomo skąd przychodziły. Te nieoryginalne niestety były skażone. One cały czas promieniowały. Ja wziąłem od znajomego, ponieważ wiem, że on takiego miał właśnie nieoryginalnego, ponieważ ja mój oryginalny kiedyś po prostu oddałem komuś w prezencie i wziąłem od niego, żeby Wam pokazać, jak to tutaj promieniuje i jak to działa, jak to w ogóle tego używać. Także przełączę tylko kamerkę i pokażę Wam, jak to działa. A więc włączamy go tutaj po prostu, bo on teraz jest wyłączony. Tak to mniej więcej tutaj działa. Za chwilkę wejdziemy sobie w menu i tutaj już mamy, właśnie do jedzenia różne rzeczy, które możemy sprawdzić, promieniowanie telefonów i tak dalej. Tu możemy wodę sobie zmierzyć jeszcze i interesuje nas tutaj właśnie ta ikonka tutaj teraz. Tą sobie naciskamy i tutaj mamy właśnie obecne promieniowanie, które w danym momencie mamy tutaj z powietrza czy też z tego stołu. Teraz weźmiemy sobie ten medalionik i położymy go tylnią elektrodą tutaj na tym i patrzcie, co się dzieje. Niebezpieczny poziom promieniowania. I takie rzeczy my często mamy w domach i nawet nie wiemy, że takie coś mamy w domu. Teraz już nawet zaczyna piszczeć, o, że tutaj już jest naprawdę duże skażenie i żeby po prostu tutaj się jak najszybciej ewakuować. Wyobraźcie sobie, że ludzie takie rzeczy po prostu nosili na szyi cały czas ze sobą i non-stop byli tutaj pełni w promieniowaniu. Czasem warto posprawdzać, nawet jakąś starą biżuterię czy coś mamy, po prostu wziąć i to posprawdzać, czy nasze naczynia, z których jemy. Tak jak Wam mówię, na niektórych porcelanach również ten kolor jest naniesiony.
Więc po prostu trzeba to sprawdzać, takie rzeczy, no bo jak widzimy tutaj, no, jest nieciekawie. Odłożymy go na bok. Już tutaj to zaczyna spadać. Już się uspokoił. O, jeszcze się zgasł mi ekran, bo za długo nic nie było. Także widzimy, teraz jest ok. Damy go z powrotem na to. I już powoli rośnie. Już zaczyna się alarm. I mamy tą samą sytuację. I no właśnie, to jest śmieszne, ponieważ często boimy się jakichś zagrożeń nie wiadomo skąd, z powietrza czy z czegoś. A czasem możemy mieć w domu coś, co jest totalnie niebezpieczne i po prostu nam tutaj to będzie mega promieniować i skorzystamy z tego codziennie. Jemy z tego na przykład, pijemy z tego na przykład. To dopiero jest totalna porażka. Także jak widzicie, no jest to nieciekawe tutaj po prostu. Także już teraz znowu będzie spadać. No, i tak to wygląda, moi drodzy. Także, moi drodzy, jak widzimy, jest to przydatna rzecz. Kiedy straszą nas gdzieś tam, nie wiadomo skąd, że coś idzie, wystarczy po prostu wziąć, wychodzić na zewnątrz, włączyć, patrzysz, wiesz, co jest grane. Czy jest, czy nie jest, czy bać się, czy nie bać się, czy się chować, czy się nie chować. Często również, jak już coś gdzieś się rypło, to też nie za bardzo nam mówiono o tym, przeważnie przychodziło to później, więc lepiej po prostu samemu sprawdzać. Ale już nie chodzi nawet o to, jak sami widzicie, czasami proste rzeczy mogą nam tutaj również robić krzywdę i promieniować. Zdarzają się różne dziwne sytuacje. Mamy naczynia jakieś w domu, porcelanę starą, jakąś zabytkową. Bardzo często wtedy właśnie był uran wykorzystywany do tego i te rzeczy będą cały czas promieniować. Teraz nie daj Boże będziesz jeść z tego, będziesz tego używać. Wszystko co będziesz jadł będzie cały czas skażone i nawet o tym nie wiesz. Więc po prostu my musimy sami sprawdzać i po prostu patrzeć, czy coś jest dobre, czy nie. Zdarzały się również poduszki, które kiedyś przychodziły z Chin. Całe takie partie przychodziły. Tam była wykorzystywana czerwień uranowa na przykład do tego. I co? I te wszystkie poduszki były skażone. Po prostu. A ludzie na tym spali, siedzieli, leżeli, nie wiadomo co jeszcze. A to było wszystko skażone. Kolejny wielki problem to są granity. Niektóre płyty granitowe, które ludzie mają w domu jako blaty kuchenne postawione. Niektórzy kupują nawet taki mały do cięcia swoich potraw. Niektóre posiadały w sobie po prostu złoża uranu, które gdzieś tam naturalnie występowały. Te płyty są wszystkie skażone wtedy, jeżeli coś takiego w środku występuje. I tutaj historia, znajomy gdzieś poszedł kiedyś do kawiarni, był ładny taki stolik granitowy i tak sobie położył miernik, no i tak się bawił, a nacisnę sobie na poziom skażenia i nagle patrzy, a tutaj na czerwono wszystko, a alarm się włączył, więc on od razu ręce do tyłu, miernik zabrał i od razu wyszedł stamtąd. Po prostu musiała być jakaś domieszka, no, rudy uranu w środku, w tym granicie i stół był skażony. Nikt na to nie patrzy, nikt tego nie kontroluje. Jednak to cały czas ma miejsce, więc jeżeli macie w domu takie płyty, sprawdzać. Włączyć, sprawdzić, zobaczyć, czy aby wszystko czasem jest w porządku z tym. Ponieważ no, może się zdarzyć, że po prostu taka płyta będzie was cały czas tutaj zatruwać. I co na tym nie przyrządzicie, będziecie mieli problemy. Te naczynia to samo, które są z porcelany czy z czegoś. Sprawdzać trzeba to, bo jeżeli to będzie skażone, a wy będziecie w tym jedzenie robić, czy picie sobie, to wszystko, co będziecie jedli i pili, będzie skażone. Więc trzeba po prostu na to uważać. Również są komory takie kobaltowe, które są do sterylizacji jedzenia. Bywały sytuacje, kiedy taka komora się gdzieś przez przypadek rozszczelniła i całe partie jedzenia skażone poszły do sklepów i były sprzedawane. Mając miernik, sprawdzamy, ok, można jeść.
Również ryby i owoce morza z Pacyfiku warto sprawdzać, ponieważ bywały już takie sytuacje, że niektóre rzeczywiście były napromieniowane. Ma to miejsce tam z połowę w danych regionach, gdzie na przykład coś wyciekło, czy gdzieś coś było testowane. No cóż, kiedyś to dość szeroko robiono różne testy tego, praktycznie codziennie gdzieś coś testowano i to skażenie gdzieś no, musiało się dostać. I bywało tak, że dostało się i do ryb. Także ryby jak najbardziej też sprawdzać na promieniowanie, czy one na pewno są dobre. Nie tylko i wyłącznie na ilość chemii, ponieważ tutaj, jak wiecie, jest też możliwość sprawdzania warzyw, owoców i tak dalej, czy są jakieś skażone i tak dalej, czy promieniowanie elektromagnetyczne, czyli ten elektrosmog taki, czy wodę można sobie zmierzyć tym, ale też właśnie i promieniowanie sprawdzać, szczególnie owoce morza. Można też i zwykłe jedzenie sobie sprawdzić, czy tak jak mówię, nie było sterylizowane czasem w takiej komorze, jak się rozszczelniła, no to mamy wtedy ząka. I my się boimy czegoś, co może przyjść nie wiadomo skąd, z daleka, a tak naprawdę w domach mamy jeszcze więcej zagrożenia, które leży czasem koło nas i nawet tego nie wiemy, że ono tam leży i cały czas nam tutaj po prostu szkodzi. Także miejcie to na uwadze. Jeszcze dodam tylko, że te tuby, które tutaj w środku są, które po prostu mierzą te promieniowanie, skażenie, to są te same tuby, które są wykorzystywane w geigometrach, które kosztują 2-3 tysiące złotych. Te same tuby, identyczne, które tu są wykorzystywane. A cena, no, po prostu takiego geigometru potrafi z nóg zniewalić. A to jest identyczna tuba pomiarowa, która tu jest w środku. Także macie sami różnicę porównania ceny, czy warto, czy nie warto. Możecie oczywiście kupić geigometr za 3 tysiące złotych, jednak tuba będzie identyczna, która jest też i tutaj w środku. Czyli po prostu przepłacimy niepotrzebnie spore pieniądze. Jeszcze raz, te urządzenia są tylko chwilowo dostępne. Tak jak mówię, od stycznia nie będzie możliwości już ich tutaj importować do żadnego kraju. Po prostu koniec. Źródło wyschło i do widzenia. Także to jest ostatnia szansa, jeżeli ktoś jeszcze potrzebuje, można skorzystać. Można sobie to na raty rozłożyć w tym sklepie. Link macie w opisie do tego urządzenia. Numer telefonu też jest w opisie, jest też i tutaj u góry. Z hasłem Szaman macie jeszcze 5% zniżki na to urządzenie. I tak jak mówię, to nie leży bezczynnie, ponieważ ma to wiele różnych zastosowań, gdzie to możemy z tego korzystać. Można to też kupić i nawet na spółkę z całą rodziną i sobie pożyczać, na przykład sprawdzać, ten sobie to posprawdza, ten sobie to posprawdza. Można pomyśleć, pokombinować. Tyle, co chciałem Wam przekazać, że po prostu teraz one są, bo jakiś czas temu robiłem Wam film, wtedy, gdzie mierzyłem na zewnątrz, na drugim kanale i no, nie było ich, także nawet nic nie mówiłem, ponieważ one nie były dostępne. Chwilowo są, ostatnia szansa i kto chce, ten skorzysta. Do niczego nie namawiam, to jest Wasza decyzja, czy Wam to jest potrzebne, czy nie. My z tego korzystamy, jesteśmy zadowoleni, że to mamy. Także tyle na dziś, trzymajcie się, hej!